Słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku Na Szlaku Smaku. Dzisiaj będzie tradycyjny karp w panierce. Co do tego potrzebujemy? Oczywiście jajka, mąka, mleko, olej, rozmaryn, sól, pieprz, bułka tarta. Słuchajcie, wcześniej fileta z karpia już namoczyłem w mleku. On jest dosłownie bardzo drobno posiekany, czyli w tą stronę, widzicie? Czyli nie będzie ości. Dobra, jedziemy. Potrzebujemy do tego przede wszystkim mąka, jajko, bułka. Czyli tak, mąka. Przerzucimy do tego jajeczko. Za pomocą widelca rozbełtamy żółtko. I w międzyczasie włączymy patelnię. Bułkę przysypujemy na talerzyk. Op. Ok. Następnie karpia. Solimy. Pieprzymy. I zawsze to samo zaczynamy przy panierce, czyli na początku mąka. A, jest naprawdę dosyć duży kawałek fileta. Dlaczego mąka? Mąka chodzi o to, aby jajko mogło nam się przykleić, czyli odstawiamy. Następnie moczymy w jajku, czyli jajko nam się przywiera do mąki. Czyli robi nam się idealna panierka i przekładamy na bułkę tartą, czyli bułka tarta. Aha. Ja dosypę tutaj tak z góry, żeby było. O. Słuchajcie, olej jest nagrzany, czyli zmniejszam temperaturę, żeby nie była za duża. Do tego rozmaryn, aby nadał nam smaku, czyli wrzucam rozmaryn, olej jest gorący i kładziemy rybę. Pamiętajcie, zawsze zaczynamy od skóry, czyli kładziemy na skórę i powolutku sobie smażymy. Słuchajcie, 3-4 minuty z każdej strony, czyli po 3 minutach przerzucam na drugą stronę. Proszę bardzo, idealnie zarumieniony, także czekam kolejne 3 minuty i przerzucam danie na talerz. I karpia tak naprawdę mamy gotowego. Kochani, 3 minuty minęły, czyli bierzemy za pomocą, przerzucamy całość na talerzyk. Karp już jest usmażony idealnie, na samą górę położymy zarumieniony rozmaryn i tak naprawdę danie mamy zrobione. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Na Szlaku Smaku. Do zobaczenia, cześć!